W dzisiejszym odcinku pozbędę się wszystkich swoich Titaników, rozumiecie? To nie będę miał już Titanu. I zobaczymy, ile dziennie będę w stanie sobie tako zarabiać. I niestety ten odcinek ma również drugą stronę medalu, ponieważ w jakim tempie ceny będą rosły. Ponieważ jeżeli ja będę zarabiał bardzo dużo, to ceny będą rosły bardzo szybko. A jeszcze, żebyście oglądali ten film do samego końca, mam dla was przygotowany specjalnie Huge Happy Computer. Ale wymóg jest jeden, oglądasz ten film od początku, od teraz do samego końca. Ok, ok, wszystko załatwione. No to zaczynamy, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, moje Titaniki idą bardzo mocno w górę, no nie? W szczególności Titanic Nightmare, ale co jeżeli ja bym je jeszcze zakisił? I oczywiście nie tylko to dzisiaj będziemy robili. Mianowicie gdzieś pamiętam, że jest taka maszyna jak Daker. Tylko, że takie lepsze Daker. Tylko na której mapie się ono znajdowało, ktoś wie? Exclusive Daker, 145 mapa. I teraz tak, aktualizacji raczej przez 2 tygodnie nie zobaczymy, prawda? No prawda. Dlatego mogę sobie wrzucić takiego Titanica 7,5 miliona gema na dzień. 7,5 miliona gema na dzień. Dlatego wrzućmy sobie jednego. Tak jest, nie będę, oczywiście wiem. No już jednego wrzuciłem, teraz wrzucam sobie drugiego. 7,5 miliona gemów, proszę bardzo. Przy okazji w sumie też nikt mi ich nie ukradnie przez ten czas, więc w sumie nie jest to najgorsze, ale w sumie dziwne jest to, że nie ma znaczenia, jakiego Titanica ja tutaj wrzucę i tak będzie on kosztował tyle samo. Jejko, ale mi będzie dziwnie bez moich Titaników, ale dobra, trudno. Dodatkowo szukamy jeszcze jakiegoś fajnego huge'a. O, ten ma 800 tysięcy, no to chyba takiego huge'a 800 tysięcy musimy wrzucić. Dobra, wrzućmy go sobie. 800 tysięcy, proszę bardzo. Czyli z tego mamy około 23 milionów gemów dziennie. Po prostu za to, że sobie wejdę raz do gry dziennie, mam 23 miliony. Tylko teraz przez to, niestety, ale nie mam całego teamu huge'y. Ze względu na to, że po prostu mi wyparowały 4 huge'y. Ale ja się tym nie przejmuję. Już na razie mam i na razie sobie i tak mogę farmić levele. Czy moje farmienie dzięki temu ucierpi? Nie wiem. Zaraz się o tym oczywiście przekonamy, ale najpierw pójdźmy sobie na setną mapę. Wiecie, te Titaniki i tak mi nie są potrzebne ze względu na to, iż wbiłem na nich 99 poziom. Więc i tak mi są niepotrzebne. O, niech tam sobie rosną. A ja sobie do zwykłego Dakera wrzucę, proszę bardzo, o 350 tysięcy. Czyli dziennie na spokojnie z tego też jesteśmy w stanie robić 3,5 miliona. Za to, że sobie wejdziemy raz na 2 godziny do Daker i sobie to po prostu wszystko zrobimy. Dodatkowo lecimy sobie dalej. Nie ma najmniejszego problemu, zwiększamy nasze dzienne przychody. Zwiększamy je jak się tylko da, bo będziemy cały czas farmić. Cały czas farmimy, proszę bardzo, czy różnica jest jakaś ogromna? Nie, ja nie widzę tak szczerze żadnej różnicy. Wiem, że to przykro za brzmi, ale tak, serio, ja nie widzę żadnej różnicy, totalnie żadnej, nul, zero, nic, żadnej różnicy nie widzę, czy ja to robię z Titanicami, czy ja to robię bez Titaników. Damage mi się wydaje, że mam dokładnie taki sam. Czy gemów leci mniej? Wątpię, że gemów leci jakoś turbo mniej, może odrobinkę ze względu na to, że tam było bardzo dużo royalty, ale i tak idzie to bardzo, bardzo dobrze, no nie? W pół minuty zarobiliśmy prawie 18 tysięcy, więc jest jak najbardziej okej. Jeszcze sobie te huge pety dla was trochę poleweluję, no i wygląda to epicko, prawda? Zaraz zobaczymy, ile gemów zarobię za minutę, żebyście mogli przeliczyć, ile gamów zarobię za dzień tym sposobem. Oczywiście potem też jakoś postaramy się doszacować to. Dobra, mamy 35 tysięcy, około 35 kafli. Dobra, nie te 38, niech będzie 35 nawet. Dziennie 50 milionów. Tym tempem 50 milionów gamów dziennie jestem w stanie sobie na spokojnie zarobić. Oczywiście przypominam, że nie mam koktajlu, bo koktajlu się nie opłaca do tego robić. 50 milionów, czyli tam łącznie już sobie pewnie z 80 milionów gamów dziennie. Tylko, że jest warunek, musimy tutaj stać 24 godziny na dobę, no nie? Ale dobra, no przecież to by było i tak za mało, tak? To by i tak przecież było za mało. No to do tego możemy sobie na spokojnie odpalić te 2 autohecze, ze względu na to, że waluta i tak mi nie będzie spadała. Zobaczcie na to, totalnie mi nie spada waluta. I zobaczcie, że po tym otworzeniu nadal będę miał 6 tysięcy, proszę bardzo, więc jak widzicie, nadal mam 6 tysięcy i po tym otworzeniu też będę miał 6 tysięcy. Więc tak, mogę też otwierać te jajka cały dzień, a jeszcze do tego trzeba dorzucić itemy. Itemów, których jak widzicie leci bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tylko że ja mam teraz Empowered Enchanted, tylko że ten te Empowered za dużo jakoś mega nie dają. Ale zobaczcie, ile gemów leci w tym. Jeszcze ile, jajko, jeszcze jakbym jakiegoś huge'a wydropił, wiadomo, że to będzie mało prawdopodobne wydropienie tutaj huge'a. A jeszcze przypominam, że z takiego farmienia co 6 godzin możemy sobie wejść do naszego nowego super pokoju, z którego właśnie może nam wylecieć taki electric cat, którego jest bardzo duża szansa paradoksalnie. A klucze nie musimy wcale kupować, ze względu na to, że te klucze nam po prostu lecą. Zobaczcie, już on 2 klucze nam mi tutaj wyleciały, więc nie muszę w nie inwestować. Po prostu wchodzę tam za darmo przez to, że cały czas farmie. No wygląda to bosko, tak? Nie licząc tego, że wyleci mi tutaj jakiś huge, któryś z tych 3 huge'y, dziennie jestem w stanie aktualnie zarabiać, tak po prostu zarabiać 150 milionów dziennie. 150 milionów gemów, ale spokojnie. Bo pamiętajcie, że na przykład takie huge happy komputery w wersji shiny idą w górę, moje wszystkie huge'y idą w górę, moje Titaniki, które trzymam, idą w górę. Sam Nightmare w przeciągu jednego dnia jest w stanie pójść o pół miliarda gemów w górę aktualnie. 500 milionów gemów. Więc jeżeli byśmy dodali
oddali cały mój ekwipunek, dodali wszystkie moje Titaniki i tak dalej, to wydaje mi się, że 1 miliard jesteśmy w stanie dziennie zdobywać. Oczywiście pozorny 1 miliard, bo to oczywiście leci rap do góry, a tak normalnie to tak plus minus 150 milionów dziennie. 150 milionów gemów dziennie, nie licząc tego, że będę, nie wiem, na przykład coś tradeował, coś sprzedawał i tak dalej. Więc musimy sobie teraz zadać pytanie, czy to jest dużo? Tak, jest to bardzo dużo. Ponieważ dziennie są to powiedzmy 4 huge'a. Więc nie dziwcie się potem, że jestem w stanie wam rozdawać huge'a codziennie, jeżeli ja dziennie jestem w stanie sobie 4 wyfarmić je na spokojnie, po prostu stojąc AFK. A jeszcze jak czasami dostanę jakiegoś donate'a od widza i tak dalej. I teraz musimy sobie zadać kolejne pytanie, czy taki zwykły zjadacz chleba, taki zwykły gracz jest w stanie kiedykolwiek mnie dogonić? Oczywiście, że nie. No nigdy gracz bez wydania robuxów nie będzie na takim etapie co ja. Gracze bez wydawania robuxów teraz jest im coraz ciężej zdobywać huge'e, coraz trudniej zdobywać huge'e. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ze względu na to, że oni się naprawdę starają, naprawdę grają. Ale wiecie, no te pety nie są jakaś mega dużo warte już, no nie? A huge'e cały czas będą rosły do góry, ze względu na to, że gracze cały czas mają coraz to nowsze możliwości na to, żeby zdobywać sobie po prostu gemy. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ja coś tutaj jeszcze jakoś mogę zarobić. Wydaje mi się chyba, że nie. Wiadomo, mogę sobie jeszcze na przykład takie questy porobić, ale komu by się chciało? No ale komu by się chciało? I właśnie to jest problem. A, no jeszcze deski, wiadomo, idą w górę. Ultimate'y, to wiecie, one zawsze będą już stały na tych cenach, podejrzewam. No zarobek dzienny jest bardzo duży, no wręcz ogromny, niewyobrażalny. Tylko po co mi to? Tylko tak szczerze widzę, wie, po co mi to? Jeżeli ja bym poszedł do pracy i bym zarobił więcej pieniędzy, no nie? Poszedłbym do normalnej pracy, wiecie, o co mi chodzi. Gemy za granicą cały czas tanieją. Oczywiście nie można robić cross-tradingu, pamiętajcie o tym, cross-trading jest zakazany, ale jakiś przelicznik po prostu chcę mieć. Miliard gemów da się kupić już nawet po $25, takie mi suchy doszły. Oczywiście jest to po raz kolejny zakazane, nie róbcie tego, nie będę wam pokazywał gdzie ani jak to zrobić, bo nie chcę tego wspierać, ale jest to po prostu smutne, jak te gemy aktualnie są nic nie warte. Jak zarabianie tych gemów mija się z celem, no bo ja je będę zarabiał i co potem? I co ja potem z nimi zrobię? Kupię huge'a? Okej, no huge'a mogę wam rozdać, wy się ucieszycie. Ale z tego już się czerpię coraz mniejszą przyjemność, bo wiadomo, jeszcze możemy mieć taki jeden update. Okej, spoko, grindujemy, żebyśmy mieli jak najlepsze masterki, ekwipunki, enchanty i tak dalej. Ale to nie może być tak, że od 2 miesięcy ja jedyne co robię, to farmię itemy, farmię chociaż trochę masterki, chociaż i tak nie są to jakieś mega super masterki, bo na przykład jestem, wstyd mi jest za to, że Unbreakables mastery na 90 poziomie nawet, nie? Tylko, że wiecie, moim problemem jest to, że ja nie zostawiam w ogóle nocek, nie? Bo gracze jeszcze zostawiają to na nocki, ale ja tych nocek nie robię. Chociaż gdybym robił te nocki, to bym był dużo bardziej po prostu lepszy w tą grę. Po prostu byłbym lepszy, miałbym więcej rzeczy, byłbym bogatszy, mógłbym robić jeszcze większe konkursy, ale mi się po prostu nie chce tego robić. Mi już się nawet komputera na noc nie chce zostawiać, żeby się jakoś mega mocno nie zużywał. No ale wiadomo, mogę sobie przecież wydać robuxy, prawda? Na tam aktualizację czy coś takiego. Jestem ciekawy, co wy robicie aktualnie w Pet Simulatora, bo z tego co wiem, gracze free to play, większość graczy free to play po prostu odeszła. Oni wrócili na moment aktualizacji, gdzie było 600 tysięcy osób, bo wiecie, bo było obiecane, wow, nowe jajka, szansa na huge'a, na Titanica, bo wiecie, jakby ktoś dostał Titanica, raczej by wrócił do tej gry albo huge'a i okazało się, że Titaniki wyleciały 2 na 600 tysięcy osób, no to przykro mi, ale jest to słaby wynik, taki słabiutki wynik. Nie wiem ile huge'y wyleciało, ale Titaników wyleciały 2. I po prostu gracze sobie odpuścili. Jeszcze, że te jajka były tylko 10 minut po update'cie. Preston o tym w ogóle nie powiadomił nikogo. Gracze się poczuli oszukani. Gracze się poczuli oszukani tym, że został po raz kolejny boszczy Swimming, bo Preston nie jest w stanie przez miesiąc z całą swoją ekipą wymyślić nowych enchantów. No jest to naprawdę, po prostu ta gierka to jest jakiś wałek. Ja nie wiem. Ej, to jest jakiś nieśmieszny żart. Naprawdę, twórcy tej gry, według mnie testują cierpliwość graczy, na ile oni sobie mogą pozwolić, żeby gracze nadal w to grali. Ja nadal będę w to grał, bo ja lubię sam zamysł Pet Simulatora, lubię sobie pogrindować, ale według mnie to już jest po prostu za długo grindowania. To już nie ma co robić i tak chyba będzie co aktualizację, jeżeli Preston nic z tym nie zrobi. Bo wiecie, ja na przykład sobie wymienię pety za miesiąc dopiero, bo dopiero za miesiąc będę mógł wymienić te pety, a gdy mógł wymieniać co tydzień sobie coś nowego robić, coś innego robić, by to było naprawdę ciekawe i gracze by w to naprawdę grali. Ale wiecie, no graczom się nie będzie chciało przez miesiąc. Pomyślcie, ile graczy będzie za miesiąc, albo za te 2 tygodnie, 3 tygodnie, jeżeli teraz jest w okolicach 100 tysięcy. Pomyślcie, ile tych graczy będzie i teraz sobie zadajcie pytanie. 100 tysięcy graczy na Pet Simulatorze? Okej. Okay. A ile z tego to AFK? Ile z tego to boty farmiące różnego rodzaju dicksidy teraz, phishingi i tak dalej? Ile tak realnie jest graczy? Bo wiecie, ta cyferka 100 tysięcy, ona tak naprawdę za dużo nam nie mówi, bo wiecie, bo to może być 10 tysięcy osób i każda ma po 10 kont. I 10 tysięcy już wygląda naprawdę słabo. A jeszcze jakbyśmy na przykład od tego odjęli 5 tysięcy osób, które stoją na AFK-u, no nie wygląda to zbyt ciekawie, prawda? No według mnie to nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie wiem,
co wy o tym sądzicie, ale dla mnie jest to po prostu bardzo smutne. Żeby za darmo wygrać jednego właśnie z moich huge komputerów, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu napisz słowo waluta oraz swoim nicknamem z Robloxa. Losowanie będzie za około 3 do 5 dni, więc zgłaszajcie się, żeby wygrać huge'a, bo jeżeli może ktoś dostanie huge'a, to może akurat wróci do Pet Simulatora i przyczyni się do tego, że jedna osoba będzie tutaj grała po prostu więcej. Oczywiście w moim sposobie na zarabianie gemów nie wliczałem do tego jakichś free giftów, właśnie jak na przykład z VIP-a, no bo nie oszukujmy się, no co to jest 15 tysięcy gemów, które tutaj dostałem za darmo. Nie wliczałem garderingów, które bym mógł robić teoretycznie cały czas i zarabiać na tym jeszcze ogromne ilości gemów. Więc tych sposobów na zarabianie gemów w Pet Simulatorze jest bardzo dużo, tylko że nikomu się tego nie chce robić. Zobaczcie, ja pierwszy i ostatni raz prawdopodobnie wykupiłem tą maszynę. Tego się ludziom niestety po prostu nie chce robić. Nawet te rangi, no po co ja mam robić tą rangę? To czy ja mam jednego peta założonego więcej czy nie, nie robi znaczenia. A nawet jak zrobi znaczenie, to w następnej aktualizacji już nie będę mógł założyć więcej petów i nie będę mógł otwierać więcej jajek. I nawet mi zabiorą możliwość progresowania w tym, nawet w tak głupiej rzeczy zostanie mi zabrane. Po prostu, taka jest prawda, no. I co, i dostaniemy siódmego rebirfa. Dobra, spowiedź na następną aktualizację, przepowiednia. Nowy rebirf, nowe jajka, nowe mapy, naprawa błędów, nowe ekskluzywne jajko, wiecie, tak można by było wymieniać. Nowe rangi, wymieniać w nieskończoność możemy. Bo te update'y są po prostu schematyczne. O, takie update'y, no nie oszukujmy się, powinny być co tydzień. Ja nie będę oszukiwał, takie aktualizacje powinny być co tydzień. Może, żeby nie było aż tyle nowych maszyn, ale żeby były co tydzień. No ale Preston i tak nie zrobi co tygodniowych aktualizacji, bo po co ma to robić, skoro Titaniki się sprzedają.